Dzień dobry, witam serdecznie zapraszam na kolejny odcinek. Dzisiaj mam dla Was niesamowitego wypasa. Przede mną stoi Mercedes Benz S600L generacji W221. No i ledwo rozpocząłem, a już pora na sprostowanie. Dokładnie ten samochód nosi oznaczenie V221, gdyż jest to wersja przedłużana. Warto wiedzieć, że zarówno 600, jak i 65 były dostępne tylko i wyłącznie w tej wersji w wariancie przedłużanym. Jeśli chodzi o mniejsze modele z mniejszymi silnikami, tam był wybór. Można Faktycznie wybrać między wersją krótką a długą. Chociaż krótką to zbyt dosadnie powiedziane, przecież to jest S-klasa, ten samochód, nawet w podstawowej formie, jest bardzo długi. Aczkolwiek są takie rynki jak na przykład Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny czy Indonezja, gdzie dostępne były tylko i wyłącznie wersje długie. Pamiętam jakby to było wczoraj, gdy te samochody były nowe. Mieszkałem tymczasowo w Stanach Zjednoczonych i wszędzie na parkingach widziałem same Elki. Myślałem ale burżuazja. A prawda jest taka, że oni wyboru nie mieli. Dla uściślenia nie jest to 65, tylko 600, a oznaczenia te pojawiły się tylko po to, aby imitować brata z Af Alterbach. Kolejna rzecz, nie jest to Wersja na Amerykę, tylko na Japonię. A jak wiecie, samochody z Japonii po pierwsze są mega wypasami, jeśli chodzi o wyposażenie, po drugie są bardzo zadbane, a po trzecie mają zazwyczaj niskie przebiegi. Czy tak jest w tym przypadku? Proszę bardzo, zaledwie 72 tysiące kilometrów nalotu i te magiczne japońskie znaczki. Jak na auto 10-12 letnie to jest praktycznie nic, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę ten olbrzymi silnik. Pod maskę zajrzymy za chwilę, ale jeszcze pora na kilka zdań na temat chronologii. S-klasa W221, tudzież V221, debiutowała w roku 2005, była oferowana do roku 2013, ale po drodze nastąpiła kluczowa zmiana w roku 2009, wtedy to wprowadzono modele poliftowe. Jeśli chcecie poznać więcej szczegółów na temat wprowadzania tej generacji s na rynek, polecam odcinek z przedliftowym egzemplarzem ala Dubai Style. Jeśli jednak chodzi o polifty, patrząc na nie, na te charakterystyczne lampy z tyłu, pierwszej w zasadzie jedna, jedyna rzecz, która Przychodzi mi do głowy, to jest to idealne auto na kryzys finansowy. Dlaczego? Bo to właśnie wtedy, gdy polifty wchodziły na rynek, świat giełdy i gospodarki był pogrążony w zapaści. Dla przykładu, w roku 2008 sprzedano 90 tysięcy ESEK, natomiast w 2009 zaledwie 53 tysięcy. Kolejne lata nie uratowały sytuacji, co prawda wyniki podniosły się do 60 paru tysięcy, ale to nadal nie były te wartości, których oczekiwano. Niektórzy specjaliści twierdzą, że kolejny kryzys mamy. Tuż za rogiem, a to może oznaczać, że jest to idealna chwila, aby zakupić taką ikonę. Aczkolwiek, dla wielu z Was może być już za późno. Wystarczyło kilka relacji na Instagramie, na profilu RT Classic Garage, aby znalazł się klient zainteresowany z zakupem tego samochodu, jeszcze zanim trafił on oficjalnie do puli ogłoszeń. Przejdźmy więc do tego, czym będzie delektował się przyszły właściciel. V12 5,5 litra Biturbo. Jednostka ta nosi oznaczenie M275 i była stosowana stosowana już w poprzedniku W220, ale w ostatnich latach produkcji, gdy M137 o mocy 367 koni zostało zastąpione takim 500-konnym potworem. W tej postaci w kolejnej generacji moc jest troszeczkę podniesiona do 517 kucy, natomiast maksymalny moment obrotowy wynosi 830 Nm. I tu właśnie rozpoczyna się kolejny bardzo ciekawy wątek do rozmów o motoryzacji. Silniki te były stosowane również w Maybachach. 57 oraz 62. W tamtej postaci były delikatnie podkręcone do 550 koni, ale wiele osób może uznać, że skoro nie widać różnicy, to po co przepłacać? Po co płacić premium za Maybachowski znaczek? Lepiej chyba wybrać klasę S. Ale to przecież nie koniec opowieści. Istniały również Maybachy z dopiskiem S, w których stosowano jednostkę rozwierconą do 6 litrów, którą zapożyczono z wersji S65. Ogólnie silnik ten ma niesamowite pole do popisu, potencjał do modyfikacji. Gdyż stosowano go również w Pagani Huayrze. Tam generował 740 kucy oraz 1000 Nm momentu obrotowego. Merc jest oczywiście znacznie cięższy. W tej postaci waży 2210 kg, ale mimo tego silnik jest tak mocny, że jest w stanie rozpędzić to auto do pierwszej setki w zaledwie 4,5 sekundy. Tak jest. To jest rakieta na kołach, w której można podróżować naprawdę luksusowo. A więc jeżeli już mówimy o tym luksusie, zajrzyjmy, do wnętrza i sprawdźmy, w jakich warunkach będzie się jeździło tutaj przyszłemu właścicielowi. Na pierwszy rzut oka jest tutaj naprawdę luksusowo i premium. Mamy kierownicę obszytą skórą, wykończoną w drewnie. Te wstawki z drewna pojawiły się na kokpicie, na całej szerokości, trafiły również na drzwi. Jest troszeczkę takich błyszczących, połyskujących przycisków. Jest biała, jasna skóra, która rozświetlana jest dodatkowo przez słońce wpadające przez szyberdach. Dla kontrastu mamy ciemną podsufilę. No ogólnie patrząc na to wnętrze. Krim de la Krim, jak to się mówi. Najlepsze z najlepszych. Siedzi się tu wyjątkowo przyjemnie. Dzisiaj w ramach ciekawostki powiem Wam o różnicy w oznaczeniach egzemplarzy produkowanych na USA, Kanadę oraz Japonię. Na tamtejszych rynkach można spotkać wersję S550, która jest niczym innym jak naszą s 500 Pod maską w obu przypadkach jest nadal ta sama jednostka V8. Bez względu jednak z jakim autem mamy do czynienia, przed zakupem warto sprawdzić każdy z nich. Może się okazać, że traficie na zdjęcia przedstawiające szkodę z przeszłości, wystrzelone poduszki i ogólnie cały zakres uszkodzeń. Jeśli jednak auto jest bezwypadkowe i beztłuczkowe, warto mimo tego zerknąć na archiwalne zapisy przebiegów i porównać je z zapewnieniami sprzedawcy. Link do strony, na której od trzech lat sprawdzam numery VIN podałem w opisie pod filmem. Chciałbym jeszcze na chwilę wrócić do aspektów związanych z silnikiem, a dokładnie mówiąc ze skrzynią biegów. Jak widzicie mamy tutaj taki badyl przy kierownicy, tak całkiem po amerykańsku, a nie gdzieś tutaj po środku. Ogólnie Większość Esek w tamtych latach dostawała skrzynie 7G Tronic. S65 otrzymało pięciobiegowe AMG Speedshift, a tutaj mamy coś pomiędzy pięciobiegowe 5G Tronik. Podobnie wyglądała sytuacja z zawieszeniem. W większości Esek stosowano pneumatykę Airmatic. Jeśli jednak chodzi o te topowe modele, czyli S600, S63 oraz S65, tam trafiała hydropneumatyka ABC, która trzymała auto w poziomie, jeżeli jedziecie takim autem w ostrym, zakręcie, to zewnętrzna strona nie przysiada. Podobnie wygląda sprawa z drogami ekspresowymi i autostradami w kontekście wyjeżdżania za ekranów dźwiękowych. Wtedy w większości samochodów możecie poczuć taki mocniejszy podmuch wiatru, ale nie w S-klasie. Z dodatków, o których warto powiedzieć, mamy tutaj system Night Vision, który w polifcie rozpoznaje już przechodniów. Jest nagłośnienie marki Harman Kardon. W podłokietniku na drzwiach mamy schowek. Naturalnie fotele są podgrzewane, wentylowane, istnieje tutaj pamięć cich ustawień. Jest tempomat jeśli chodzi o nawigację, to do czytania map nie ma już czytnika DVD, tylko dysk twardy o pojemności 40 GB. Spoglądając w górę mamy tutaj świetny schowek na okulary. Dlaczego świetny? Patrzcie, ma amortyzację. A jak otwiera się schowek, który znajduje się przed pasażerem? Klikamy przycisk. O! Nawet dynamicznie nie tłucze, jest bardzo lekki przy zamykaniu, ocena bardzo dobra. Jeśli chodzi o schowek pomiędzy fotelami, możemy otworzyć go z obu stron. W kontekście drzwi występuje tutaj ich dociąganie. No jest tutaj naprawdę mnóstwo opcji, ale wróćmy do silnika, tym razem sprawdzając jak brzmi. Tutaj co mamy? Miejsce na dwa kubki. A tuż obok nieużywaną popielniczkę i złącze 12V. Portów USB nie znalazłem. A jak wygląda sytuacja z tyłu? Równie luksusowo. Jeśli nawet nie bardziej, ula, la. Patrzcie, ile tu jest miejsca. Jeśli chodzi o drobną różnicę względem przodu, to na przykład w podłokietniku schowka nie ma, ale jest tutaj takie wyprofilowanie na palce. Bardzo miły dodatek. Jak na wypasa przystało, kanapa jest regulowana, podgrzewana, wentylowana. Tutaj mamy przyciski do regulacji rolet zarówno tych z boku jak i z tyłu mamy przyciski regulujące klimat, jest złącze 12V i co najważniejsze są przyciski do regulacji masażu. Siedzi się tutaj naprawdę po królewsku. We wnętrzu tego szerokiego podłokietnika znalazło się miejsce na schowek, a z tyłu tak nietypowo mamy ukryty numer win. W kwestii bagażnika jest również bardzo dobrze. Klapa otwiera się automatycznie, pojemność jest naprawdę zacna. Po bokach. Mamy dodatkowe siateczki, natomiast pod podłogą mamy dodatkową przestrzeń na. Coś drobnego. Klapa zamyka się oczywiście automatycznie, tak jak należy. Gdy S600L było nowe, w Niemczech kosztowało 154 tysiące euro, bez dodatkowych opcji. Doliczając inflację na dzień dzisiejszy, byłyby to 193 tysięcy, a przeliczając na złotówki okrągły milion. A doliczając jeszcze do tego ewentualną akcyzę, robi nam się z tego niesamowicie wysoka kwota, przy której aktualna cena tego samochodu wynosząca 135 tysięcy złotych. To naprawdę drobnostka. Czy jest to okazja roku? Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. A, i napiszcie jeszcze, czy chcielibyście zobaczyć to Porsche 996, które również przypłynęło do nas z Japonii. Dziękuję i do zobaczenia!